rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam, on dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Trzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci ja, Bóg anioła nam zesłał, wiedzę dał ojciec Pio. Iskra z Polski. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z systemem miłości. Bo miłość jest dla wszystkich i system miłości jest dla wszystkich, ale jednocześnie jest znakiem sprzeciwu dla zła. Bo zło tolerujemy go, ale nikt go nie chce. Zło to zło, to cierpienie, to krzywda, to upokorzenie, to choroby. I to śmierć. Dzisiaj obchodzimy 41. bodajże rocznicę wybuchu stanu wojennego. Ja akurat byłem wtedy w Opolu. Mieszkałem w Krakowie jako braciszek zakonny, ale ponieważ tam założyliśmy wspólnie taki zespół grający i jakaś tam parafia zaprosiła nas na mini koncert piosenek religijnych w kościele w Opolu. Więc pojechaliśmy tam z wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, bo oni mieli taką nyskę i tą nyską żeśmy załadowali nasz sprzęt i pojechaliśmy do Opola. No i tam oczywiście już po koncercie i tak dalej. No i w trakcie wybuchł ten stan wojenny 13 grudnia. No jak żeśmy wracali, to oczywiście schaltowali nas, ale widzieli, że to sami braciszkowie zakonnicy jadą, no to puścili nas i pojechaliśmy do Krakowa. Ale stan wojenny nie był dobry, był czymś bardzo, bardzo złym. Wywołała go przede wszystkim jedna osoba. Wiemy kto, bo chodziło głównie o partię, żeby nie rozbić do końca partii PZPR. Ale i tak się rozleciała. Nie było żadnych wojsk radzieckich, ruskich przed granicami, żeby weszli tutaj do nas. Nie było takiej możliwości nawet. Po prostu bali się komuniści, że im zabiorą wszystkie wpływy, że się partia rozsypie, nie będzie pieniędzy, pójdą na bruk. Tego się bali, wolili zrobić stan wojenny i wymordować troszkę ludzi i wszystkich przede wszystkim bardzo, bardzo upokorzyć, zniewolić, internować i tak dalej. 100 tysięcy żołnierzy razem z policją i z milicją i innymi służbami brało w tym udział. Wyobraźcie sobie, coś to była masakra po prostu. No oczywiście wróciłem do Krakowa, tam byłem również zakrystianinem u świętej Barbary, obok kościoła mariackiego, tam 2 lata byłem. No i tam też oczywiście już wtedy były rozruchy, na rynku zawsze, co wieczór prawie były demonstracje i ZOMO się pojawiało i tłukło ludzi. I pewnego wieczoru, jak pozamknąłem drzwi świątyni, poszedłem do domu, no a akcja się zaczęła i wszyscy chcieli uciekać do kościoła, a kościół był zamknięty, bo było po mszy, w terminie zamknięte, mnie nie było. Nie dało się otworzyć za bardzo, ale to było już za późno.
Więc zagonili wszystkich w koło kościoła i tłukli pałami. No tak wyglądało. Ja wyszedłem, akurat była taka możliwość, na taki dach tam i patrzyłem, co tam się dzieje. No i oczywiście zomowcy też strzelali. Mam nadzieję, że z gumowych kul. Do mnie też strzelali na dachu. Zobaczyli mnie na dachu i wystrzelili salwę. No ale jakoś mnie kule ominęły. No moi współbracia, potem jak żeśmy już się uspokoiło, się porozchodziło co całe towarzystwo zomowskie i ludzie też poszli do domów, no to bracia, też tam kilku takich młodych było. No niestety plecy pobite pałami i tak dalej, bo to oni nie patrzyli na nikogo. Oni po świecku poszli oczywiście tam, w koszulach zwyczajnych. I więc dostali po łbie i po plecach. Widzicie, do czego system komunistyczny, liberalny, czy jakiś inny, do czego doprowadza? Właśnie do takich rzeczy. Komuna to była straszna po prostu. Niewolnictwo. I do dzisiaj jest w Rosji ta komuna, w Chinach, w Korei Północnej też. Wszędzie ta komuna się zapleniła jak jakiś taki chwast piekący. No ale już mamy, poza komuną jesteśmy, mamy demokrację. Demokracja też ma swoje wady. Jak ojciec mówił, że będzie dążenie do monarchii w Polsce, no ale nie będzie to już monarchia, nie będzie to już król, nie będzie się to już tak nazywało. Tak mi ojciec Pio powiedział. Ale ta idea jest wewnętrzna, jako żeby był dobry przywódca, jakiś mądry, z mądrą głową. No teraz jest jak jest, PiS rządzi, bardzo dobrze rządzi, wspaniale rządzi. Ja myślę, że tak przynajmniej wyczuwam też, że powinien wystartować na prezydenta pan Mateusz Morawiecki. Pewnie go może nawet i szykują na prezydenta przyszłego, bo pan Andrzej Duda wspaniały, zresztą też powoli się kończy kadencja. Więc myślę, że to będzie ten kandydat, powinien być przynajmniej według mnie, bo naprawdę jest profesjonalistą, jest mądry i robi to, co trzeba. A w przyszłości, to wiadomo, się jeszcze dużo, dużo zmieni. Oby jak najwięcej systemu miłości było w każdym rządzie, w każdej frakcji, która chce rządzić państwem, bo rządy to nie są dla pieniędzy, dla kariery, tylko dla dobra wspólnego. My mamy żyć dobrym wspólnym, bo przecież nie można wykorzystywać swoich prywatnych stanowisk państwowych do swoich prywatnych celów. Właśnie tak w Brukseli tak jest, tam wszyscy wykorzystują, państwa wykorzystują, swoje interesy robią. To są straszne rzeczy po prostu, tak nie powinno być. Albo dbamy o wszystkich, o wspólnoty, o suwerenne państwa, albo coś złego będzie z tego. Niemcy chcą federacji, żeby nie było suwerennych państw. No to do czego to dojdzie? No to będą same jakieś takie z boki tutaj przyjdą, będą nam i rządziły, tak jak w Brukseli są. Tutaj mamy dobrą tradycję, nie jest taka zła, chociaż ja pewne rzeczy krytykuję, jak widzicie. Bo tak trzeba, ale nie dlatego dla samej krytyki, tylko dla odnowy to robię. Tak samo o kościele, o tych wszystkich dogmatach i tak dalej, i tak dalej. Tak ojciec mówi, w przyszłości już nie będzie biskupów, nie będzie tej hierarchii takiej, bo jest niepotrzebna. Po co? To stworzyli tylko ludzie. Jezus żadnej hierarchii nie ustanawiał. A jeżeli już, to jest tam dopisali wszystko do Nowego Testamentu, co trzeba było, aby zrobić tą hierarchię. No byli papieże, byli. Później byli papieże. A na początku się nie nazywali papieżami, to jest bujda na rysorach. Przywódcy takiego duchowego ruchu po prostu i tyle. Którzy mieli duży wpływ na dobro, na piękno, na świadomość innych, żeby im poszerzać tą świadomość. I Jezus właśnie to robił. Pokazywał to, co najpiękniejsze, to, co dąży do tego świata i to, co dąży do wyższego świata. My żyjemy w tym niskim świecie. To, co Platon mówił, w odbitym świecie, w ideach odbitych. A idea chcenia i piękna jest po drugiej stronie, w niebie.
I do tego dążymy. Tutaj widzicie jeszcze kardynała Karola Wojtyłę, a tam jeszcze, to było na Małym Rynku, święto jakieś tam było, Serce Jezusowego, i przyjechał do nas tam odprawić mszę. Tam jestem. Tam jestem. No i zaraz potem był już później stan wojenny. Oczywiście jak papież przyjechał, to też do Polski później, to w Krakowie, no to myśmy tam chodzili, ja nawet w sutannie chodziłem, graliśmy gitary, graliśmy na rynku, jakaś telewizja włoska nawet nas nagrywała, jakiś wywiad ze mną nawet przeprowadzili, ale tego już nie ma, pewnie skasowane już dawno. Ale była atmosfera nieprawdopodobna, co wieczór wszyscy wychodzili na rynek i po prostu tam szli, śpiewali, cieszyli się na spotkanie z papieżem zawsze wieczorem przez te kilka dni. Ale widzicie, świecka władza bez Boga doprowadza do katastrofy. Dużo ludzi zginęło. Ojciec Pio mówił mi jeszcze, że rosyjskie wojsko w czasie stanu wojennego właśnie przebiera się w polskie mundury, bo nasi nie bardzo chcieli. Przebiera się w polskie mundury, no i wywożą naszych, łapią, łapanki robili, wywozili, kilkaset osób zginęło, jakby na to nie pojrzeć. I zaginęli nie wiadomo gdzie są. Jeszcze sobie przypomniałem właśnie o stanie wojennym, bo z ojcem Pio rozmawiali również żołnierze, przyjeżdżali na rozmowy. Był jeden taki, jego mamę dobrze znałem, jego osobiście nie znałem. Jego mama jeździła na rozmowy non-stop, więc z Krakowa to blisko do Nowej Huty. Byłem nawet w jej mieszkaniu z Ludwikiem, żeśmy nieraz tam zahaczyli do niej. No to on piastował wysoki urząd właśnie w wojsku. Był bardzo taki uduchowiony, ale no, służył polskiej po prostu racji stanu, ale chciał być wojskowym i był. Ale nie komunista jakiś taki, tylko właśnie wierzący, no bo jak rozmawiał z ojcem Pio. No i raz przyjechał, to mama opowiadała jego, przyjechał do ojca Pio na rozmowy mówi, że jest ciężki stan w Polsce, trudny stan i nie chciałby podejmować jakichś ważnych decyzji, żeby ojciec coś wykombinował. Żeby nie musiał podejmować tych decyzji, bo wymuszali, żeby atakować polski naród. Komunista Jaruzelski oczywiście ze swoją świtą to robili. Więc ojciec Pio powiedział, dobrze, coś ci załatwię. No i wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy miał już podejmować te decyzje, nagle stracił wzrok. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę stracił wzrok i koniec. Więc oczywiście już nic nie może zrobić, to szpitala, co się dzieje, nie bardzo wiedzą o co chodzi, stracił wzrok, nie widzi, badania wszystkie przeprowadzone. No i oczywiście na urlop, na chorobowe i nie podejmował żadnych decyzji. Po jakimś tam czasie oczywiście wzrok mu wrócił, kiedy się już to unormowało. No i dalej jakoś tam już, dalszej historii nie znam, tylko ten moment znam, bo mi mama opowiadała. To była znana historia, pani Krysia też o tym wiedziała. Więc tak to było, widzicie jak ojciec Pio działa i pomaga swoim dzieciom, którzy są pokorni, dobrzy i otwarci. Janowi Pawłowi też przecież pomagał, rozmawiał. Wtedy jak był w Krakowie, to był u pani Krysi. Była rozmowa z ojcem Pio też. Więc takie to są historie stanu wojennego. Niedobrego. Wszystko, co jest tłamszeniem, cierpieniem, jest złe. To, a reszta jest tylko teorią spiskową, a tych teorii spiskowych jest tak dużo, że szkoda nawet mówić. Właśnie najbardziej tworzą i komuniści te teorie spiskowe i ezoterycy. I zwolennicy, przeciwnicy Kościoła. O, to oni, bo oni by chcieli zlikwidować wszystko, co się da, tylko żeby oni mieli dostęp do władzy. To PO właśnie robi, to jest taka postkomunistyczna partia niemiecko-rosyjska. No niestety tak to wygląda. I narodowcy nasi to samo mają.
Konfederacja. Nie wierzcie nikomu, naprawdę. Rzadko który tam jest w porządku. Patrzą tylko na siebie i na interesy z Rosją. Ale się wszystko kiedyś zmieni. Przyjdzie nowy czas, lepszy czas. Solidarność znowu się wzbudzi. Solidarność miłości tym razem. Systemu miłości, gdzie będzie ta wiedza. Bo wiedza jest najważniejsza, dlatego przypominam, w sklepiku są jeszcze te książki. To jest ta wiedza właśnie, o której wam mówię. Bez tego to nie ma rządzenia, bo tam jest tylko egoizm i pycha, nic więcej. No więc to trzeba zneutralizować, wybierać ludzi godnych, dobrych, wspaniałych, nie karierowiczów, ale oddanych prawdzie, sprawiedliwości i miłości. Prawo, sprawiedliwość i miłość. Tak powinna się ta partia PiS-u nazywać. Prawo, sprawiedliwość i miłość. Byłaby lepsza, no ale już nie było ich stać na taką nazwę. Teraz będzie inaczej. Więc niech sobie rządzą, bo bardzo dobrze rządzą. Samozwańcom, różnym prezydentom to nie wierzcie, bo to są oszuści na ogół. Także różnych takich był. Tymiński się też kiedyś, pamiętacie, wyskoczył jak diabełek z pudełeczka i chciał być prezydentem. Do czego prezydentem? Narodu, rządzić całym narodem, to trzeba naprawdę mieć serce i duszę po niebosku, a nie jakieś takie aniołki, wypiertki mamuta, że tak powiem. Brzydko mówię dzisiaj, ale muszę coś powiedzieć mocniejszego, bo dzisiaj jest taki dzień, że Polska się cofnęła strasznie daleko. Cofnęła się. Potem drugi raz Wałęsa załatwił Polskę. Znowu cofnęła się Polska, kiedy Olszewskiego, premiera Olszewskiego, obalił. To mi ojciec Pio też mówił, że Wałęsa się uniósł pychą. No i potem już się nie nawrócił, zeszedł i idzie złą drogą. Wspiera lewą stronę, wspiera to lewactwo właśnie, zamiast pójść do kościoła, z PiS-em działać, no to on wspiera tych nieudaczników z PO. I z tych innych dziwnych partii, które się przekształciły na to samo w sumie. Prawdę trzeba mówić, nie bać się, nie kamuflować. Dobra, to tyle. Przeczytam wam coś z rozważań. A może najpierw też Maćka jeszcze wam przeczytam, ale przed tym pomodlimy się o mądrość dla przywódców, o zbawienie dla dla wszystkich Jarosławu, owszem, ale dla Jaruzelskiego, żeby też mu było, żeby zrozumiał, że źle postąpił, żeby mógł dalej iść drogą ku niebu, bo na pewno w niebie nie jest, bo tam za takie rzeczy do nieba się nie idzie od razu. Trzeba swoje jakby... On sam zrozumie, że źle zrobił, dlatego podejmuje według własnego sumienia drogę, którą musi przebyć, aby zmądrzeć i oczyścić się. Więc za takich ludzi się módlmy i za Putina, i za wszystkich tych piangów chińsko-koreańskich, żeby też zmądrzeli. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jedyny emanujący zespół umysłów światłości, to znaczy Jezus. To Fula to przekazała nam. Kościół wydał jej książkę teraz, ale tam nie ma o tym oczywiście, bo oni tam nie jeździli, tylko Fula napisała książkę, gdzie Święta Pani, gdzie nie ma o reinkarnacji, nawet mówiła wtedy, bo się bała, że nie ma reinkarnacji, bo by Kościół od razu ją zhaltował. Więc jak ja jeździłem, to żeśmy mnóstwo o tym rozmawiali, o reinkarnacji, o zupełnie innym podejściu. O Komunii Świętej też, która mówiła, że przyjmuje tylko dlatego, bo
żeby nie zrobić przykrości księdzu. To wszystko, komunie, kielichy, to już było nawet przed chrześcijaństwem. Przecież pili w kielichach, komunia była, to dzielili się chlebem, takie jak gapy były. Potem to zrobili na wzór taki faraoński trochę. To wszystko było, wszystko podpieli pod Jezusa. No, dlatego ojciec mi powiedział kiedyś, że dowiesz się, kim naprawdę był Jezus. Ja już wiem, był aniołem, zwykłym człowiekiem. Denerwował się, uciekał tak samo i głosił takie idee podobne, jak my tu głosimy. Nikogo nie zbawił, bo zbawić się musi każdy sam. Dlatego jest reinkarnacja. Dlatego trzeba powtarzać życia. No, kto cię, za co cię ma zbawić? Bóg podał pierwszy rękę, no ale jak ty nie chcesz, to co ma zrobić? Za uszy cię tam wciągnąć i tam będziesz dalej rozrabiał, jak jesteś nieczysty jeszcze. Tak, to jest droga donikąd. To musi być droga oczyszczona. A dla Polski będzie jeszcze autostrada, jak ojciec Pio mówił. Jeszcze innym będziemy pomagać, więc taką drogą przejrzystą, dobrą naprowadza nas właśnie teraz PiS. Nikt inny, tylko PiS. Żadni samozwańcy. To teraz jeszcze króciutkie. To jeszcze może właśnie Maćka wiersz najpierw. Ten, co jeździł też na rozmowy. Monarchia, taki tytuł. Ojciec mówi, że będzie dążenie do monarchii, ale nie będzie już jako taką monarchii. Pełno tych monarchii dzisiaj jest przecież. To są takie pionki tylko. W Anglii to samo. To oni tam nie mają żadnego znaczenia. Tylko taka tradycja. W Hiszpanii jest monarchia, tu i tam jeszcze jest monarchia, ale to takie po prostu stanowiska, które nic nie mówią, nie mają wielkich wpływów. Monarcha to by musiał być wielką władzę, tak jak dawniej, coś tam robił, a ta dzisiejsi monarchowie to nic nie znaczy. Będzie przywódca w Polsce, taki mocniejszy, ale to już nie będzie król, tylko na wzór króla, tak ojciec Pio mówił. Monarchia, piętra nieporozumień, całe hierarchie nieporozumień. Kiedy niebo płynie równolegle do świata cieni na ziemi, tam pełnią jest każdy. Trudno jest się dogadać ludziom, kiedy każdy z nich wyznaje hierarchię. Trudno im się dogadać na tym samym piętrze. Próbują demokracji, ale demokracja jest systemem idealnym, systemem dla aniołów, systemem dla ludzi utopijnych. Wszyscy bowiem musieliby wierzyć w tego samego Boga, wyznawać to samo piękno, czyli przynależeć do tego samego piętra. Pięter na ziemi jest więcej i wszystkie są metafizyczne. A gdzie ty jesteś? Zależy, kim jesteś, ile masz do spełnienia, ile już spłaciłeś. Nikt na ziemi nie jest pełnią. Niemożliwy dla człowieka jest system nieba, czyli system miłości. Tu jest ciężko, dlatego musimy się tylko zbliżać do tego systemu miłości. Czyli demokracja wraz z heterarchią. Tutaj, nie znam tego słowa, tutaj trzeba światła, mądrości, przywództwa królów, świętych monarchii, przepełnionych wiedzą objawioną. Mądrością. Tą wiedzę musimy zdobywać. Nie ma żadnych objawień, żadnej wiedzy. Pismo Święte niby mówią, że też jest objawione. Gdzie tam objawione, wymyślone wszystko przez człowieka? Tak samo jak inne rzeczy, historie, które nam źle spisali. Tak samo Pismo Święte jest źle spisane, poprawiane setki razy. Tak samo jak dzieła Jana od Krzyża, ojciec Pio też mówił, też już pozmieniane. Wszystkie dzieła katolickie, jakie takie były mądrzejsze, to wszystko pozmieniali hierarchowie, bo doktryna najważniejsza tam, nie reszta. Człowiek się nie liczy, tylko doktryna i władza hierarchiczna Kościoła. To jest błąd, no ale muszą to naprawić kiedyś, żeby było lepiej. Jeszcze jakieś króciutkie rozważanie, jedno, moje, z drugiego tomu.
Tak zwanych bogów i kreacji materialnych jest nieskończenie wiele, tak samo jak nieskończenie wiele jest światów i cywilizacji, dla Boga skończone. Nam przypadło żyć w energii takiego, a nie innego kosmosu. Każda cywilizacja ma na początek swoją koncepcję Boga, bo nie jest w stanie zrozumieć, że Bóg oryginalny może w ogóle istnieć. Każdy kolejny wszechświat posiada swoją energię i styl manifestacji życia. Rozwija swoje bujne cywilizacje i tworzy swoje nieba i swoje zbawienie, jak my to katolicy lubimy nazywać. Gdzie umieszcza nie do końca wyzwolone dusze w tym kosmosie. Bóg chce zbawić wszystkie kosmosy, bo to są Jego dzieci i tam żyją. Nie ma jednego nieba dla wszystkich. Każdy wszechświat posiada swoje miejsca rozkoszy, niezależnie od innych wszechświatów. My dostajemy się do swojego nieba, ale jest możliwość kontaktów pomiędzy niebami, odwiedzanie ich i rozkoszowanie się innymi widokami niż te we własnym domu. Jest jeden mały problem. Te wszystkie rozkosze i nieba nie są wieczne, bo to jest tutaj w kosmosie. Póki nie odnajdziemy wiecznego Boga, będziemy umierali. Wszechświaty materialne i półmaterialne są dziełem upadłych aniołów. Bóg o tym wie, dlatego wszystkim podaje swoją rękę, słowo Ojca Pio, by pomóc im wyzwolić się od cierpienia i śmierci. Jaruzelski nie podał ręki, przeciwnie, walnął tą ręką jeszcze w nas. Wystawił czołgi na rogatki, wozy pancerne, samochody, żeby tylko stłamsić, internować, uwięzić. To jest przywódca? Antyprzywódca raczej. Tak samo Putin robi. To jest antyprzywódca. To są koledzy. Jaruzelski i Putin to samo robili przecież. Bo to ta sama komuna i dzisiaj to właśnie lewactwo to spróbuje znowu z powrotem. Niech żyje system miłości. I Polska. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa. Nie ta myszka.